coś zjemy, staniemy i nie umrzemy, to znaczy, że jest jedzenie zgodne z normą europejską. Dziękuję. Także, szanowni państwo, jeszcze też dodam, właśnie to pan Wojciech Baroń wspomniał o kulturze, czyli się okazuje, że w rodzinie słowiańskiej możemy się po prostu opóźniać, cofać, dlatego że nie zauważamy, że jesteśmy uśpieni i przekształca się naszą kulturę. Można powiedzieć, robi się antykulturę. Ludzie są zniechęceni, nie są zachwyceni. A polską kulturą powinno się zachwycać i my się zachwycamy, rzeczywiście. Panie Andrzej, proszę bardzo. Właśnie jeśli chodzi o kulturę, to właśnie nasi sąsiedzi Izraelici bardziej dbają, budują swoje muzea, jakieś takie różne pomniki, a na przykład nasz zespół Mazowsze jest już nieznany. Już jest na dogorywaniu, to była piękna jakaś wizytówka, więc oni bardziej dbają o swoją kulturę, prawda, pomniki, tradycja, cmentarze swoje, a my właśnie jakoś tak zapominamy, no. Tak, dziękuję. To znaczy, no, ja państwu coś powiem, no po prostu polityka jest taka i państwo i nasz rozwój, że na co dzień powinniśmy walczyć o swoją ojczyznę, również i o kulturę. Bo dziś odpowiedzialni osoby świadome tak, idei narodowej wymieniają tu tak zwaną szkołę frankfurcką, która ma metodę, jeżeli chodzi o masonerię, o takie kierowanie czy niszczenie państw narodowych, właśnie niszczenie poprzez zepsucie kultury. Tak to się odbywa też. Czyli można powiedzieć w białych rękawiczkach. Tak, także szanowni państwo, proszę bardzo, jeszcze głos, czy powoli będziemy zbliżać się do końca. Tak, czyli szanowni państwo, bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy mieszkańcom Przesnysza za cierpliwość, za to, że nas ugościli. Policji, służbą tutaj za to, że zapewniono nam bezpieczeństwo. Szanowni państwo, nie bądźmy obojętni. Losy naszej ojczyzny zależą również od nas, w ten sposób biorąc udział w wyborach jakichkolwiek. Teraz samorządowych nabywamy doświadczenia i działamy dla dobra ojczyzny. Samo się nie zrobi. Bądźmy świadomi tego, że dużo pracuje się nad tym, ażeby nas zniechęcić. Również do polityki. W tym dniu, w niedzielę, bardzo serdecznie jeszcze raz pozdrawiam mieszkańców Przasnysza. Dziękuję za uwagę i dziękuję naszym tu kandydatom z 4. okręgu do sejmiku, wyborów do sejmiku mazowieckiego. Pani Marii Teresie Fijałkowskiej, numer 5 na liście, 4. okręg, lista KWW Jedność Narodu, numer 5. Lista numer 12. Lista numer 12, tak. Komitet Wyborczy Wyborców, Jedność Narodu, Wspólnota. Bardzo dziękuję panu Andrzeju Fijałkowskiemu za to, że wspiera żonę, chociaż nie kandyduje. To jest, ma już doświadczenie samorządowe, nie jest obojętny politycznie, kocha ojczyznę i to jest właśnie bardzo ważne. Takich rodzin nam potrzeba. Na pewno są świadkami dla swoich dzieci i wnuków. Pan Włodzimierz Magalski, numer 3 w 4. okręgu, lista numer 12, Komitet Wyborczy Wyborców, Jedność Narodu, Wspólnota. I pan Wojciech Bardoński z Ciechanowa, numer 1 na liście numer 12, 4. okręg na północ. Na północne Mazowsze, Komitet Wyborczy Wyborców, Jedność Narodu, Wspólnota. Ja nie kandyduję, jestem z Podlasia, tylko tutaj jako członek Narodowego Frontu Polski prowadzę gościnnie, można powiedzieć. Wszystkiego dobrego naszym widzom, słuchaczom. Pozdrawiamy. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem.